Jak zmienić kolor ekranu na czarny w OpenGD 77 na przykładzie Retevisa RT3S? Zapraszam serdecznie. No to tak, ja preferuję czarne tło, między innymi dlatego, że troszeczkę bardziej oszczędza to bateryjkę. Żeby zmienić tło z białego na czarne, wchodzimy w menu, to jest ten zielony przycisk, naciskamy go i teraz szukamy opcji ogólnych. Mamy je tutaj do góry, czyli tam dwa razy strzałeczką do góry sobie przejdziemy. Jak chcemy wejść, to znowu zielony przycisk. Teraz wchodzimy w opcję ekranu, czyli strzałeczka w dół, zielony przycisk zatwierdzamy i teraz szukamy takiej opcji, która się nazywa kolor. To będę zjeżdżał na dół. No i tutaj mamy kolor normalny, tak? W menu sobie kręcimy tutaj tym pierwszym pokrętłem, czyli jeżeli go przekręcimy, będzie kolor odwrócony, jak przekręcimy z powrotem, będzie normalny. No to nam zależy na odwróconym. Co jeszcze możemy tutaj zrobić? Możemy sobie zmienić minimalną jasność. Ja sobie robię tak, że minimalna jasność to jest 5%. Ona jest tu ustawiana po 30 sekundach, czyli od nieaktywności na radiu, czyli jeżeli coś nie naciskam, to po 30 sekundach ona się zmieni na 5%. Można to sobie zmienić na przykład na 5 sekund, wtedy po prostu jak nic nie robimy, od razu tak ekran jest wygaszany, co oszczędza nam baterię. Jeszcze tak zwykle w terenie jasność ekranu, czyli tą taką bazową podstawą, kiedy jest aktywny, mam ustawioną na 30%, aczkolwiek jak tutaj będę ustawiał, to na kamerze tu niestety będzie mrugać i za dużo nie widzicie, więc zostawię te 100%. No a te 30% w cieniu, oczywiście nie na takim jasnym świecącym słońcu, spokojnie starcza. Dobra, no i zapisujemy zielonym po prostu, tak? I ustawienie mamy gotowe. Po 5 sekundach on się troszeczkę wyciemni. Tu nam będzie mrugać, bo częstotliwość po prostu kamery nie łapie tego. Ale jeżeli naciśniemy cokolwiek, to ekran nam wraca już do pierwotnych 100%, tak? No to pozdrawiam.